Hej, witam YouTube. Pamiętaj, like, komentarz, udostępnienie i subskrypcja tego kanału. Dostaniesz powiadomienie. A dzisiaj z czym przychodzę? Dzisiaj przychodzę z tym, żeby wam powiedzieć, kto tak naprawdę jednym takim słowem determinacyjnym mnie zainspirował do czegoś, o czym za sekundę powiem. W co planuję się jeszcze bardziej zaangażować. Co to będzie, jaka marka, jaki brand i wiele więcej. Bo jak po prostu sobie udowodniłem, że książkę napisałem, że spełniłem kilka marzeń, to stwierdziłem, że wchodzę w budowanie brandu. Jeden brand buduje swój, żeby mnie osoby znały, kim jest po prostu Sebastian Podsiadło. A drugi to są po prostu moje firmy, to wszystko, nad czym będę pracował. Więc po kolei, od samego początku. Kto mnie zainspirował? Zainspirował mnie Maciej Janicki. To jest tak naprawdę niewiele starszy mężczyzna ode mnie i osoba, która również jest podobna do mnie w kilku kwestiach. W kilku kwestiach, a mianowicie w tym, że jeżeli sobie coś postawi za cel, no to ten cel realizuje. Cel realizuje, nie odpuszcza i też chce mieć różne rzeczy, wiele tych rzeczy, ale takich, jakie jemu odpowiadają. Czy to jest w kwestii samochodów, czy mieszkania? No ja akurat wiem, o co chodzi, tak? Nie będę tutaj mówił. Maciej i ja wiemy, o co chodzi. Więc naprawdę osoba rozwojowa, osoba, która ma ambicje, tak? I pomimo tego, że my się jeszcze, zaznaczam jeszcze, bo w sierpniu mamy swoje spotkanie, swój taki event z całym tak naprawdę zespołem. A jakim zespołem, no to dowiesz się, jeżeli do mnie napiszesz. Z całym zespołem mamy takie spotkanie z naszą grupą, tak? I na pewno się z Maćkiem spotkam. Więc naprawdę, osoba, która jest bardzo wartościowa, wniosła dużo wartości i to tak naprawdę on mnie do tego zainspirował, żeby cały czas to robić. Bo ja sobie to uzmysłowiłem, że fakt. To mi nie wyszło, to mi nie wyszło, to mi nie wyszło, ale w końcu mi wyjdzie. Więc WealthX i jak najbardziej twórcą będę ja, tak, Sebastian Podsiadło, ale co zamierzam zrobić? Na pewno w kwestii, tutaj już mogę powiedzieć otwarcie, bo już się przymierzam do swoich planów, do projektów. Między innymi moja strona internetowa na pewno będzie numer jeden. Numer 2 na pewno będzie sklep internetowy. Numer 3 na pewno będę miał i będę wypuszczał z czasem swoje wydawnictwo. Będę wydawał swoje książki, takie jakie ja chcę. I najprawdopodobniej być może będę z różnymi osobami, które będą wydawały książki albo będę pozyskiwał licencje. Coś swojego. Tak, ludzi, którzy na przykład robią ultramaratony, ludzi, którzy biznesy zakładają, ludzi, którzy mają na przykład szczęśliwe rodziny i się z tego cieszą i na przykład chcą wydać książkę, takimi rzeczami. Bo ja będę innym pomagał, innych inspirował, a te osoby, które będą chciały pewne rzeczy zrobić, to je po prostu zrobią. Więc tak to jest mniej więcej nakreślone. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, żeby was poinformować, co za na przykład 3-4 miesiące się wydarzy. Na pewno, jeżeli chodzi o WealthX, to będzie zastrzeżone znakiem towarowym i WealthX i będzie znak, jeszcze nie powiem jaki, ale to na pewno będzie zastrzeżone. Wiem mniej więcej ile, jaki to jest koszt, także najpierw zrobię tak, żeby posiadać pieniądze na to, a zarobię z biznesu online i tak to się będzie zmieniało. Na pewno te trzy rzeczy będą, tak? Na pewno będę puszczał reklamy na Facebooku, reklamy na Instagramie, reklamy na YouTubie, które po prostu będą kierowały bezpośrednio do sklepu, tak? Bo ja tak naprawdę myślę o sklepie internetowym, gdzie tak naprawdę będą moje rzeczy
i o tej księgarni, ale jeszcze spróbuję to jakoś połączyć, bo mam tak naprawdę wiele pomysłów, ale chcę mieć coś po prostu swojego, żeby było tak naprawdę jedna rzecz, tak? Jedna rzecz i na przykład będzie też odnoga drugiej i tyle. Kwestia jest tego tak naprawdę, jak mi się spodoba, jak mi się ułoży, jak będę chciał. Kwestia jest po prostu później tego wdrożenia i można powiedzieć śmiałego działania w tym kierunku. Więc można powiedzieć, że tak to będzie wyglądało, tak? Bo mówię, bo jeżeli chodzi o coś takiego, no to czegoś takiego nie ma. Ja na razie tylko mówię o tym, tak? Ale jak już będą papiery, już, jeżeli już, jak już będzie to wszystko i będzie zastrzeżone, to już będzie tak naprawdę moja kwestia, moja ingerencja i osób, które będą ze mną coś tworzyły, żeby tak to zrobić, tak jak po prostu ja na przykład będę to widział. I tutaj znowu wspomnę o Macieju, bo Maciej jak najbardziej będzie mnie w tym determinował, będzie mnie pchał do góry, ale szczerze wam powiem, że co jest najfajniejsze? No, to jest najfajniejsze, że znowu Maciej jest taką osobą, która nie pozwoli mi się poddać. Fajnie mieć taką osobę przy sobie. I pomimo tego, że wiadomo, jestem pewny siebie, wierzę w siebie, to jest jeszcze bardziej potęgowane przez właśnie osoby. Dlatego też się chciałem z wami z tym podzielić. Tak samo jak było z projektem Wilk McWay, tak? To, co mogłem, zrobiłem, wiem, gdzie błędy popełniłem, co wypaliło, wypaliło, co nie wypaliło, do poprawy i wszystko jest szlifowane, wszystko jest zmieniane, wszystko jest robione w odmienny sposób. Więc naprawdę dużo się będzie zmieniało, kwestia czasu i jak najbardziej was zapraszam do subskrypcji kanału i co mi pozostaje? Majówka, ja dalej wracam troszeczkę do pracy i oczywiście zdalnej troszeczkę biznesu online. Następnie, później jeszcze będzie taki relaksik wieczorny, przemyślenia, trochę planowania, punkty, kiedy pewne rzeczy wdrażam i tyle. Więc tyle ode mnie i tak jak mówię, Wellfex, to będzie tak jak po prostu będę ja jak najbardziej tego chciał. Więc McWay się nie udał, niestety, dobrze, że nie opatentowałem, ale coś będzie takiego w tym i ja już wiem co. Więc jak najbardziej dla państwa przemawiał Sebastian Podsiadło z kanału Dream World, który sam zbudował i jak najbardziej z racji tego, że do mnie pasuje WealthX, to pozdrawiam was jako Sebastian Podsiadło i jako WealthX. Jeszcze o tym usłyszycie i usłyszy cała Polska i usłyszy cały świat.